Hej, hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku z Shakes und Fidgets. Jesteśmy, moi drodzy, na naszym magu W47 za kole bojowe 81. No i moi kochani, nie wiem, co to dzisiaj będzie za odcinek, ale albo podzielę to na 7 odcinków, albo wytrzymacie to, bo dzieje się naprawdę, naprawdę sporo na tym koncie. Ale oczywiście, jak zwykle, zaczynamy od tego, żeby podziękować Mateuszowi. Mateusz Wągiel, dzięki serdeczne, hype train trwa, pociąg jedzie. Nowiutki subskrybent. Nowiutki wspierający na YouTubie, polecam wszystkim guziczek, miło, sympatycznie, fajnie, wiele osób też ponawia swoje subskrypcje, więc jest już nas 115 i jest czat. Moi kochani, także jeżeli wam się podoba, jeżeli chcecie mnie natchnąć dalej energią do tego, żeby to robić, to co robię, to to jest najlepszy sposób, oprócz łapek, komentarzy, piątaka dla zakolaka, akcja jest całkiem sympatyczna, nie kosztuje to nie wiadomo ile, a jest fajne. Moi kochani, roboty dużo, opowiadania dużo, dzieje się masakrycznie dużo, no po prostu szok, ale zaczynamy od naszego lochu, bo mamy 54 pokój, 82%, więc wchodzimy, nie? Wracam. Dobra, sklepmy coś jeszcze tak na start, szkoda, że nie klucz. Ja mam małego skilla do uników, więc nawet wiecie, nie próbuję unikać. W tylu kolejnych walkach 75% na dwa klucze. Złoto. W trzech walkach 75%. Trzy walki mogę zrobić. I co, zrobilibyśmy ten run jako taki przygotowawczy? Przygotowawczy do jakichś innych rzeczy. No powiedzmy, że w dwóch walkach siądzie mi ten buff, no to za jeden klucz, dwa klucze. No ale trzy walki to jest dość sporo. No weźmy to. Może to nie jest jakieś super najlepsze, ale ten buffik nie powinien nam schodzić, jak nie walczymy. Dokładnie tak, więc powinno być ok. Mam tego healthu trochę mało. Może powinienem zużyć sobie tak o jeden kluczyk, zobaczyć. Może coś będzie fajnego. No niestety... Jakaś czapka. Jakaś czapka. Tu będzie bitka najprawdopodobniej. Więc zobaczymy, czy dostaniemy dwa klucze. Są dwa klucze, to jest dobra wiadomość dla nas. Tu nie będzie bitki. Spróbujmy trochę gdzieś jakiegoś heala znaleźć, czy coś. No znowu te trupy leżą, no to jest smutne. To jest smutne. Spróbujmy jakiegoś heala poszukać. Różdżka. Zobaczmy, co to za skarby są. Różdżka plus 49, inteligencja szczęścia. O, zobaczcie. Trochę góra słaba ten damage. Dół całkiem spoko. Inteligencji tracę 20, ale zyskuję szczęścia. No dobra, czapka. Czapka na zręczność. No to czapka na zręczność jest na pewno do kowala, nie? Czapka na zręczność jest na pewno do kowala. Bo wiedźma chyba nie chce czapek, nie chce. A z tą bronią to zaraz się zastanowimy, bo może ją założymy. Trochę ten rozrzut mnie niepokoi, ale może ją założymy, zobaczymy. Tu nie powinno być bitki. Jakaś ozdoba misiowa. Tu nie powinno być bitki. Co to za ozdoba misiowa na siłę? No to kowal. A, bo to tanie, 700 kosztuje, to kowal. Dobrze, że już mam tego kowala, nie? Czy ja już mam... Nie możesz... Okej, dobra. Czyli nigdzie nie mogę wejść, dopóki jesteśmy w lochu. W porzo. Zużyjmy kluczyk. Szukamy heala po prostu. Szukamy heala, żeby móc jeszcze w tych dwóch walkach... Przeklęte to jest W46. Nie chcę walczyć, bo dwóch walk nie zrobię, jak nie dostanę heala, nie? Jezus Maria. Aha, i co teraz? I teraz dostałem panisz, bo teraz dostanę gilotynę na łeb. I jedną walkę mogę jeszcze zrobić, nic więcej, tak? Dokładnie tak. Ale są dwa klucze, jest ok. Jest złoty pokój, może tu coś będzie. No co za typ. Co za typ. No, spoko.
No nie dostaniemy tu żadnych epików, ja widzę w tym lochu. No, no, no nie ubiorę się. Jak bardzo bym nie chciał, to nie ubiorę się. No, no po prostu. Jak bardzo bym nie chciał, to się nie ubiorę. Musimy przeanalizować, co z tą bronią zrobić. Niby to jest fajny, regularny damage, 50 więcej, ale inty mniej. Pod szczęście. Chyba mogę coś lepszego trafić. Chyba, moi drodzy, mogę coś lepszego trafić. Nie będę jej na razie rozmontowywał, bo mamy jeszcze koło do zakręcenia, więc zakręćmy najpierw kołem, zobaczymy, czy będą jakieś śmieciowe itemy do kowala. 3 grzybki to jest dobre, 6 grzybków to jest bardzo dobre. Jest jakiś śmieciuch, więc... Okej, tylko teraz mamy inny problem. Dobra, musimy jakiś gem wyrzucić. Powiedzmy, że ten na intę wyrzucimy. Nie chcę na razie tu decydować o tych rzeczach, bo jeżeli nie dostanę drugiego śmieciucha, a jestem już po ławce, to wrzucę broń do kowala. Nie? Wiecie, o co chodzi. Albo wrzucę 2 śmieciuchy, albo 1 broń. O, i teraz już decyzja jest podjęta, tak? Teraz decyzja jest podjęta. Nic do kociołka, to są jakieś śmieciuchy, więc wszystko idzie do kowala, nie? O. A broń zajmuje 2 sloty do kowala, więc zwolniłbym tylko 1 slocik. Tak mamy 2 sloty. Grzybki? Następna broń. Z dziurą. Z dziurą na zręczność. No fajna broń, fajna. Grzybki? 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 No cóż oni z tymi broniami dzisiaj? I to jest broń, nie? 320 inty. Tylko szkoda, że nie ma dziury. Ale to jest broń. I to byłaby broń. I 30 dipsa więcej. I trochę dodane do dołu i do góry. I sama inta. I to jest broń. I to jest, moje kochani, broń. Tylko jakimś dziwnym trafem ta jedna nie ma dziury. Ta jedna nie ma dziury. Jakimś dziwnym trafem, nie? Ta najlepsza, którą bym chciał założyć, nie ma dziury. Nie ma dziury. 170, 160. Tu jeszcze trochę inty tracę. Zyskuję trochę szczęścia do krytyka. Kurczę. Co tu zrobić? Czy założyć tą broń? Wiecie co? Załóżmy to. Ale to... Trochę gema mi szkoda, trochę gema mi szkoda na tą broń. Z drugiej strony ten deps jest taki trochę stały, bez żadnych szaleństw, wariactw. 20 inty to nie jest dużo, żeby stracić, ale to by było lepsze. To by była sztosik brońka, co? Dobra, zróbmy inaczej. Coś musimy się pozbyć z naszego plecaka, więc pozbędziemy się tego gemika. Pozbędziemy się tego gemika i zakręcimy dalej kołem, bo jeszcze mamy jedną próbę i liczę na grzybki. No dobra, expik. Może być i expik. Musimy tutaj szybko walkę pupili zrobić. 3.11. A skąd ten człowiek ma 3.11? Skąd ten człowiek ma 3.11? Czyli to obojętne, czym zaatakujemy, bo mamy praktycznie identyczne te żywioły. Więc zaatakujemy wodą, licząc, że może on tam gdzieś czomp 9. Czyli niestety krok z 7 na czompa 9. Wszystko zależy od uników, ale widać, że czomp tresowany, jak widzicie, dobrze. Aż za dobrze. Aż za dobrze ten czomp tresowany. Dobrze przyjął w końcu krytyka. No, ale to nie ma szans. Za dobrze wytresowany ten czomp. 3-7, więc tutaj będziemy walczyć zaraz. Za dobrze ten czomp tresowany. 300, 200, spróbujmy. Dużo rzeczy mam wam do pokazania. Ja aż się boję tego odcinka, bo nie wiem, co się będzie działo. Wow. Nice'u. Nice'u, nice'u, nice'u. Także, moi drodzy, ja dzisiaj zrobiłem 3 paski, bo szukałem lustra, nie? No niestety zostało ten jeden kawałek, został cały czas niezrobiony. Chciałem zrobić plakat, no ale nie miałem 3 razy moczarmery, jakimś dziwnym trafem, a nawet próbowałem wybierać jakieś badziewne. Życie. 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 Tutaj raczej nic nie będziemy kupować, bo tutaj no niby jest ta wytrzymałość 165. O, czyli 30 więcej by było statystyk. Musiałbym wrzucić gem na intę. Coś byśmy na tym zyskali. W sumie można by. Wymienić 130 inty na 160 wytrzymki i wrzucić gem na intę. W sumie można by. Okej, niech tak będzie.
Niech tak będzie. Już rzucić gem na intę. Niech tak będzie. Strasznie się zapycham tymi itemami, nie? Do kowala. Tak strasznie, strasznie. Te bronie wypadły z koła jakoś tak dziwnie. I szkoda, że dzisiaj nie ma eventu na 15 itemów do kowala, bo bym sobie wszystko spuścił, jeszcze bym był szczęśliwy, a tak. Pasek na 163 jest przeciętny, rękawice są za grzyby, więc tutaj nic nie ma ciekawego. Jeśli chodzi o gabinet magii, za grzyby, pierścionek, nic specjalnego. Jeśli chodzi o kopalnię, to standardowo nie wykopałem żadnego beryla jeszcze. I tutaj zadałem pytanie na jednym z ostatnich odcinków, czy może to od kopalni zależy, ale tutaj jeden z widzów mi pokazał, że dostał beryla z kopalni pierwszej. Pozdro YouTube, pozdro Stopson ze Stylowego Lasu. No, nie wygląda ten gościo, że na 70 levelu ma kopalnię 10, więc raczej z niższej to wykopał, czyli można, czyli ja po prostu nie mam szczęścia, czyli ja po prostu nie mam szczęścia do tego berylka. Ale będziemy go sobie próbować obkopywać, nie? Widzicie, dużo się rzeczy zmieniło od ostatniego odcinka. 90 level to jest dość spory level. Brakuje jednego kawałka lustra, wykopałem już grala, więc chciałbym tutaj już z niego korzystać, no tylko potrzebuję ten ostatni kawałek lustra, więc w związku również z tym, że tych grzybków troszkę mam, najprawdopodobniej jutro też przelecę 3 paski, żeby poszukać tego lustra jak najszybciej. Tym bardziej, że tutaj w petach zacznę też troszkę szaleć. No zębik już nie pozabija. Dzyńka będzie się szykowała jutro do obłączka. Ponikonik dzisiaj zabił orzeszkuna i to wam zaraz pokażę, więc na razie się na Ryszarda nie będzie szykował. Moi drodzy, czomp się nakarmił i zobaczcie, 5 truskawek, no po prostu czomp morderca. Jutro zabije płomie łaza. No i dzisiaj Kroks jest głodny. No okej. Okay. Dobra, nic tutaj specjalnego nie ma, idziemy na lochy, zanim na lochy to wydamy trochę pieniędzy, najprawdopodobniej to będzie głównie inta, bo wy tego nie widzicie w tej chwili, ale już wam pokazuję, że mamy taki balans inty do wytrzymałości, 2800, 2200, więc to jest taki troszeczkę tank mage, więc go troszeczkę podniesiemy pod intę, coś możemy pod szczęście dorzucić też, nie ma tutaj z tym paniki, klikniemy sobie locha. No i moi drodzy, tutaj jest tak 134, 128 i 130. Spróbujemy patrząć tego 130, bo on nam da gwarantowany epic. Może coś się przebierzemy, może wykorzystamy kamień ten do zręczności, który mamy. No generalnie jest trochę lipnie, bo tak jak mówię, plecak zapchany kowalem. No i nawet jutro nie jestem w stanie tego przepalić, bo jak jutro będzie 5 itemów do kowala, to wrzucę dwie bronie, to już będzie 4. No jak z koła mi znowu dużo wyleci, to będzie problem. No jedyna szansa, że szybko uda nam się wbić setny level i zacznie nam tutaj kibel troszeczkę przyjmować tych epików z plecaka. Generalnie ja trzymam te epiki po to, żeby mieć ten cetera, nie? Bo mamy i klatę, i czapkę, i broń, więc te epiki i tak będę trzymał, licząc, że w końcu wypadnie nam pasek, ale... Ale z tych ranów ostatnio z legendarnego lochu nam nic nie wypada, nie? Wszędzie leżą jakieś wywłoki. Zamiast jakaś fajna złota skrzynka, to wszędzie jakieś zwłoki, wywłoki leżą, nie? Które nic nie robią. Ale w sumie i tak jestem dzisiaj zadowolony z tego rana, bo jesteśmy na 60. której? Tej komnacie? Gdzieś tu powinno być napisane. Na 66, czyli zrobiliśmy 67, więc zrobiliśmy parę tych pokoi, przy okazji zebraliśmy parę kluczy, więc powinno nam to troszeczkę łatwiej iść, jutro powinniśmy klepnąć bossa 7-5 i gdzieś się zbliżać do ostatniego bossa, więc dwa rany raczej na pewno zrobimy, nic tu się nie powinno takiego wydarzyć, żebyśmy dwóch ranów w te 5 dni nie zrobili, postaramy się zrobić 3 rany na magu, jeżeli szczęście nam darzy. Ok, idziemy na tego 130, bo na tym 130, moi kochani, jest pewny epik, nie? Więc spróbujmy. Idziemy na tej starej broni, jak widzicie, ona jest trochę taka... Aha, no dobra. No fajnie, gościu nas skrytykował na starcie 2 razy i jeszcze na koniec, żeby nie było tutaj złudzeń żadnych. Świetnie, no goście smugli się, jak widzicie, nie jest to jakiś super trudny loszek. Zobaczcie, co tu się dzieje. Atakujemy jakiegoś Endywole, który wyskoczył na nas z Mamutem 8. Ja się przestraszyłem i poszedłem tylko z Kroksem 6 na Mamuta 8. No te poczty są jakieś masakryczne na początku, no bo tej walki petów i środowiska, więc jest tego dużo. Mam nadzieję, że przeżyjecie to i nic się nie stanie.
No ale dołączamy do czasów, gdzie no niestety tego Crocs nie uciągnie, ma nawet mniejsze statystyki niż Mamut. Dołączamy do momentu, w którym będzie i tutaj też dużo roboty. Mamut 3, moi drodzy, Mamut 3. Mamut 3, hashtag believe. Mamut 3. Mamut 3. Ci ludzie czasem to fajne te pety karmią. Też bym chciał mieć taką fantazję, żeby sobie huknąć mamuta na 3, a później jeszcze ponika na 4, nie? I człowiek wysyła dzinkę 7 i sobie myśli, a będzie wyrównanie, a tu wiecie, gością mamut 3, ponik 4 i nara, nie? To jest chyba też z wczoraj, bo to jest atakujemy ziemię, a dzisiaj jest ogień, więc to jest wczoraj najprawdopodobniej. Mamut na mamuta. Widzicie, jaki skillowy pojedynek? Mamut 1 na mamuta 1, zwycięstwo. Zabiliśmy ponikonika, ponikonikiem 7-6. Było dość nerwowo, ale dość easy. Niektóre rzeczy będę tak przyspieszał, żebyśmy też nie robili odcinka pół godziny walki Crocs 6 na Crocs 6, nie? Udało się. Wiem, że to jest ciężko, a ciężka czasem walka, bo to jest 50-50 i czasem może nie siąść. No nożki zobaczymy, jadowity smok. Jadowity smok dość... tak widzicie? Dostał tego krytyka za 220, ale tak idzie równo ten damage. On nas nie krytykuje, my go nie krytykujemy, więc tak idealnie na równo. Skażone drzewo. Generalnie to jest też wojownik. Generalnie taki mag z dużą liczbą healthu na takich wojowników jest spoko, bo damage mu cały czas pomalutku rośnie, a jest w stanie więcej ustać, nie? Więc taki tank mage na wojowników nie jest wcale zły. Zobaczcie, ile tych lochów padło, no bo dostałem te dwa nowe klucze. No i była rzeźnia, nie? Oczywiście, gdyby ktoś chciał powiedzieć, a, pewnie się ubrałeś. No, ubrałem się, jak widzicie, w złoto. Ubrałem się, jak widzicie, w złoto, co loch, to złoto. Wściekły wilk, też easy. Wściekły wilk, też easy. Bez żadnych buł. I ubrałem się w złoto, nie? Żeby nie było, ubrałem się w złoto. Oślizły Bob, zwany Blobem. Tu nas chciał krytykować, no ale to jest zwiadowca, to ciekawe, bo zawsze sądziłem, że te bloby są magami. Nie wiem dlaczego, ale też jak widzicie prosto, ognisty skorpion z ręka, czyli zwiadowca. I tutaj też jak widzicie nie było jakiejś super sensacji, jeszcze nas krytykiem potraktował. My go nie i oczywiście ubieramy się w złoto standardowo. Bazyliszek ognisty. To już jest 116 level. Widzicie, ja to byłem 83 level miałem, a teraz mamy 90. Ile nabiłem tych leveli od ostatniego odcinka? No, dostałem wspaniały item, nie? Taki do założenia, do po prostu carry, hard carry. Tu jakiś mi się udało nagrać jakąś walkę. Ciekawe, co to było. Boże, jaki krytyk. I on mnie krytyk, i on mnie krytyk. I ja go hit, i on mnie hit, i on mnie krytyk, i ja go krytyk. A taka ciekawa walka w stylu krytyk za krytyk. Ok. Zginiło zielony gremlin, kolejny loszek, 118 levelek. My jeszcze tych lochów jesteśmy w stanie zrobić dość sporo, lada chwila wejdzie nam kibel, więc trochę się to uspokoi, natomiast no, trochę na styk. No, ten item poszedł od razu do śmieci. Natomiast to, co ja bym chciał, to no chciałbym przede wszystkim, o jest blob, ten blob jest magiem, widzicie, ten blob jest magiem. To, co ja bym chciał, to w miarę szybko dostać ten i też złoto, w miarę szybko dostać, moi kochani, eklata, czapka, pasek króliczy, nie? W miarę szybko dostać pasek króliczy, zaliczyć trendsetera i już móc się pozbywać tych wszystkich itemów, nie? To by było w miarę najlepsze. Dobra, chodźmy gdzieś tam poszukać jakiegoś 2, 3, 4, 5, 6 miejsca. Ktoś jakieś linki powysyłał dziwne z jakimiś nazwami gildii. Dobra, tu są trzy itemy do złapania, to weźmiemy. Jest plus 3. Okej. Okay. Że teraz jak już mamy grala, to tak staram się atakować na razie co najmniej 3, bo nie mam tego klasera zbyt mocnego, to jest 50% w tej chwili, to nie jest jakoś super mocno. Więc możemy spokojnie jeszcze znajdować gości z 3-4 itemami, więc poniżej 3 nie atakuje, tak?
Wściekły niedźwiedź. I na dodatek ten niedźwiedź jest brunatny. Poszedł dość easy. Aż jestem sam zdziwiony, że mój mag z taką różnicą leveli tak łoi te lochy jak szalony. To też jest troszeczkę, jak widzicie, ubrałem się w kolejny epik. To też jest troszeczkę kwestia tego, że mamy skrzydełka i potę na intę. No, pota na wytrzymałość jest dość słaba, natomiast tutaj lada chwila nam wskoczy nie wiadomo co, tak? Bo dostajemy od jutra nowy kalendarz. Muszę zerknąć, jaki to będzie. Mam nadzieję, że jakiś fajny. Jak mówię, trzy paski zrobiłem, więc tutaj już awki nie zrobimy. Nie dokończymy tego plakatu z moczarami Mary, bo już nie mamy jak. Możemy tutaj sobie pozwolić zaraz na walkę, ale zanim walka, to tak jak mówię, jeszcze wulkaniczny olbrzym. Kolejny potężny wojownik, ale nasz mag jest potężniejszy. Krytyk za pół bani. I kolejne złoto, w które się ubieramy, nie? Król jaszczur. A to jest ten król jaszczur, którego próbuję zabić już od wczoraj, żeby mi dał jakiegoś epika, bo czekam na ten pasek z niecierpliwością. No widzicie, niewiele zabrakło, więc ten król jaszczur jest mugliś, nie? Brona pupila Renifer to już jest chyba z dzisiaj, tak? Atakuje Chomp 10 na Ponikonika 9 i przegraliśmy. Niby Ponikonik jest trzecim petem, Chomp drugim, ale zobaczcie, jedno karmienie różnicy i Chomp już ma większe staty, więc... Jeszcze na tych niskich levelach każde to jedzonko to jest dużo, dużo dla takiego peta. Dużo, dużo. Było blisko, bo gdyby Ponikonik trochę miał lepszego skilla do uników, to nawet mógłby to wygrać. Zaatakowaliśmy Magica jakiegoś. Chomp 9 na Dzynkę 10. Jakoś przebrniełem przez tą pocztę. Mam nadzieję, że wyjdziemy na zero. No. Jeszcze będzie z jeden, może dwa odcinki takie, w których będzie dużo do roboty. Bo jeszcze będą, jak widzicie, tu nawet się gościu jakiś świeci z trzema itemami, nie? Dekuna jakiś tam. W sumie możemy go dodać do znajomych. Po co mam szukać, nie? Po co mam później szukać gościa, nie? Ciężki pojedynek Chomp 3 na Chompa 3. Chomp 3 na Chompa 3. Nasz Chomp jest lepszy, bo ma wsparcie większej liczby w środowisku, nie? Jego Chomp, znaczy Chomp Chompowy, czyli, bo to jest środowisko Chomp, nie ma wsparcia innych pupili. Środowisko pupili Orzeszkun, to jest ciekawe, bo wygrałem za pierwszą próbą Ponikonikiem na Orzeszkuna. To było śmieszne. Bo zobaczcie, ten Orzeszkun bije po 600, my po 400. Więc generalnie mieliśmy lepszego skilla do uników. Jak widać, nawet do krytyków lepszy był skill. Zobaczcie, on ma zwykłe hity, takie jak krytyki, nie? Jak widzicie, poszło. Poszło easy. Kolejna obrona pupili. Chomp 5 na Chompa 3. Easy. No i mamy jeszcze środowisko pupili Zębik. To jest Zębik 6 na Zębika 6, więc bardzo trudny pojedynek. No i tak jak mówię, no to na co czekam tutaj na tym koncie w tej chwili to jest kibel, żeby wbić setny level, zacząć pozbywać się epików, ale to co jest istotniejsze dla mnie w tym momencie to to, żeby dostać pasek jajcowy, bo bez paska jajcowego będzie naprawdę ciężko. Bez paska jajcowego będzie naprawdę ciężko. Chcę zrobić trendsetera na tym evencie, bo po pierwsze to jest niski level postaci, więc jest to łatwiejsze niż na wyższych leveli, niż na wyższych levelach. A tak naprawdę brakuje mi tylko paska, a te eventowe będą lecieć, więc nie dość, że na niskim levelu jest łatwiej, bo dużo potencjalnie tych epików powinno lecieć, bo więcej robicie lochów. Oczywiście z większości jest gold, no ale lepiej mieć szansę na epika z 40 lochów niż z 4, które później będziecie robić w miesiącu, nie? No a po drugie jest event, więc no, te królicze, jak widzicie, lecą jak głupie itemy, no i został nam tylko pasek. Bardzo szybko bym chciał to lustro dostać, żeby móc z tym lustrem powalczyć w końcu o klaser nasz.
Wiedźma chce amulety, nawet nie mam żadnych amuletów. Kowala już zrobiliśmy, no na jutro Kowalowi wrzucimy dwie bronie i czapkę, nie? Więc trochę się tam oczyścimy. No i co dzisiaj, co dzisiaj, co dzisiaj? Mamy jeszcze walkę pupili jedną, więc ją sobie zrobimy. Chomp 5 na zębika 7, no zobaczmy. Czy lepszy będzie wojownik, czy uniki? Statystyki mamy sporo większe, ale wiecie, tu 100 uników i po nas, nie? Może nawet nie 100. Może nawet nie 100. Easy. Dobra, easy nam siadła ta walka i teraz mamy jeszcze tutaj jakąś walkę do żywiołu. No 7 na 10 nie siądzie, 10 na 10 ok, 10 na 14 no nie, 5 na 6 to jutro. 7 na 10 nie, czyli naszą jedyną szansą jest dzynka, która może zabić obłoczek. Czy mamy jakąś jeżynkę? Nie mamy. To nakarmione, cząb nakarmione o dziwo i woda w ogóle nieruszona i nie mamy pomysłu na wodę. No to dobrze. Znaczy nie dobrze, no ale no cóż zrobić. Dzynka na obłączek, dawaj go. No gdyby nam siadły, o Jezu, krytyki dobre. No gdyby to był krytyk, czyli dzynka na obłączek ma szansę i to dość duże. Więc będziemy dzisiaj sobie klikać dzynkę na obłączek, żeby ją spróbować jutro w dzień na pogórzu cienistej skały złapać. Po północy też będę mógł dorzucić jedną cytrynkę, żeby mieć jeszcze większe szanse na tą, na tego obłączka. Ten obłączek nie jest dla mnie jakiś super wyjątkowy, no bo to jest z ręka, więc no z ręka mi nie jest potrzebna. Dla mnie ważniejsze było to, że złapałem sobie dzisiaj orzeszkuna, bo inta mi podskoczyła i o to chodziło. Mój kochani, przebiliśmy się przez odcineczek, jesteśmy na bieżąco, trochę loch smutny, ale myślę, że postaramy się spróbować zrobić 3 rany na free to play. Może nam się to udać, jeżeli troszeczkę szczęście nam dopomoże i dopisze. Czyli tak, na szybko, plakatu nie zrobimy, walki mamy zrobione, będziemy wbijać klaser. Tu nic do kupienia, tu nic do kupienia, pupile mamy zrobione, locha się kliknie. Tu nam się buduje twierdza jeszcze 10, 11, później zrobimy kwatery 11 i ruszymy już w kopalnię najprawdopodobniej. Mam wrażenie, że tutaj trochę szybciej będziemy mogli kopać to podziemie niż na druidzie, więc nie będziemy robić 12, 11 jak na druidzie, tylko zrobimy 11, 11 i pójdziemy w kopalnię. Mam nadzieję, że do tego czasu wykopiemy jakiegoś berylka, żebyśmy mieli coś fajnego na odcinek. Tutaj tego widza jeszcze raz pozdrawiamy, dziękujemy za okazanie nam pięknego gemu. No i moi kochani, to tyle, także dzięki wam serdeczne, pamiętajcie o łapkach, a możemy sobie jeszcze jakiś atak ustawić. Eye of the Tiger, tu jest jakaś gildia, która ma średni poziom 31, a dawać ich średni poziom 31, to ja sam ich mogę zlać. Zobaczcie, jest też ten fajny moment, że w końcu odskoczyłem trochę od średniego poziomu gildii, jestem nad średnim poziomem gildii, jestem szczęśliwy nad poziomem gildii. Co możemy tu jeszcze zrobić? Możemy tutaj zrobić jeszcze Mushrooms Paid. Także spokojnie, moi drodzy, spokojnie. Mushrooms Free. Także, moi drodzy, spokojnie, spokojnie. Konto jest oczywiście piękne, świeżutkie. I dostaliśmy już 181 grzybów od Playa Games. Jeszcze 10, czy jeszcze 100 razy tyle, albo 1000 razy tyle. I zwrócą mi to, co im dałem, więc no, jeszcze macie sporo, moja droga Playo, do oddania tego, co żeście wyskubali. O, więc mam jeszcze sporo czasu. Moi kochani, to tyle. Dzięki wam serdecznie. Trzymajcie się, siemano i pa, pa!